Witam Was na Szlakach Sportu. Telewidzów zapraszam dzisiaj na wyjątkowy temat, bo strzelanie. A trzeba strzelać bardzo celnie, by wystrzelać i strzelić prosto w medale Mistrzostw Świata. A to zrobili dzisiaj nasi goście. Natalia Bożko, dzień dobry. Dzień dobry, witam i Maciej serdecznie. Bożko. Dzień dobry, witam. A wystrzelili medale Mistrzostw Świata brązowy i srebrny. Najpierw o srebrnym medalu z Natalią Bożko, ale wcześniej bardzo bym prosił o otwarcie, które ich poniekąd zaskoczyło, zszokowało? Tak, byliśmy zszokowani tą całą pompą i naprawdę tym, jak to się okazało, że jest wielkie przedsięwzięcie. Jeśli chodzi o ceremonię otwarcia, odbyła się ona na plaży w Pattaji, natomiast zanim doszliśmy tak, do tego punktu kulminacyjnego na tej plaży, gdzie faktycznie była rozstawiona scena, gdzie był niesamowity pokaz fajerwerków, tak, i pokaz taneczny, kultury tamtejszej, to była defilada przez całe miasto, gdzie szliśmy pod naszą flagą i gdzie do mnie mogliśmy nieść tego orzełka na piersi. Kto niósł flagę? Był taki flagowy? Koleżanka, jedna z dziewczyn z drużyny właśnie Lady. Reprezentacje 24 krajów. Tak, brały 24 udział drużyny. Tak. Ile osób szło wszystkich razem w takim razie? Ile to było uczestników? Ojku, samych zawodników tak de facto było około 700 osób. Także najlepszych strzelców w strzelaniu dynamicznym całego świata. A między innymi Natalia i Maciej, już nie możemy się doczekać. Co Was jeszcze zaskoczyło w tym otwarciu? Plaża, ilość osób, przemarsz, wielkie święto, uroczystość w tym mieście i co jeszcze? W ogóle sama atmosfera była podniosła. Już iść pod tą flagą Polski, tak, to było dla nas niesamowite wzruszenie, poruszenie. Jeszcze de facto samo otwarcie, gdzie organizatorzy też życzyli nam, tak, sukcesów, powodzenia, ale przede wszystkim nam mówili, że oprócz tego, że walczymy z torami, to tak de facto jako sportowcy walczymy ze sobą, ze swoimi słabościami. Tutaj no oczywiście tak musieliśmy jeszcze walczyć dodatkowo z pogodą, ze zmianą czasu. W Tajlandii de facto jest 6 godzin do przodu, więc jeżeli zaczęliśmy strzelać o godzinie 7 rano, to tak naprawdę była to pierwsza w nocy. Jak strzelaliśmy od godziny 12, to tutaj była u nas 6 rano. Więc no, musieliśmy gdzieś tam jeszcze powalczyć z tą zmianą klimatu, zmianą czasu. To jesteście supermeni, naprawdę. Nie tylko, że trzeba było zmierzyć się z tyloma znakomitymi strzelcami świata, to jeszcze z pogodą, ale aklimatyzacja była chyba odpowiednia, prawda, Maciej? Tak, tak. Byliśmy troszeczkę wcześniej, na tydzień przed zawodami tak naprawdę, po to właśnie, żeby się zaaklimatyzować, żeby pojechać troszeczkę wcześniej na strzelnicę, zobaczyć, jak to wygląda. 2 dni wcześniej strzelali sędziowie i sponsorzy zawodów, więc mogliśmy też podpatrzeć, jakie mają oni rozwiązania na niektóre tory. No i zobaczyć, jak same tory wyglądają w rzeczywistości, bo wcześniej dostaliśmy tylko rysunki, mniej więcej przedstawiające, jak to będzie wyglądać, no ale zawsze rzeczywistość weryfikuje, więc chcieliśmy zobaczyć osobiście, jak to będzie wyglądało. Natalia, bardzo proszę, już nie możemy doczekać. Srebrny medal drużynowy Mistrzostw Świata. W jakim składzie? Jak go zdobyliście? Zdobyłyśmy go walcząc równo z innymi drużynami przez 5 dni. Przez te 5 dni musieliśmy strzelić 30 torów, każdego dnia po 6 torów dziennie. Mniej więcej zajmowało nam to około 3 do 4 godzin. Wywalczyłyśmy ten medal w składzie. Jeszcze ze mną strzelała Marta Sarna, która jest również członkiem klubu Grot Płock. Tak jak i ja. Strzelała jeszcze Alicja Pała i Joanna Mazur. No dobrze, te tory. Powiedz jeszcze parę ciekawostek, bo te tory zupełnie inaczej jak u nas. U nas są ponumerowane, a tam nie numery, tylko były nazwy. Były te stage, były te tory ponumerowane, natomiast najłatwiej to było właśnie każdy tor oprócz swojego numeru miał odpowiednią nazwę, na przykład tor maski, tor dinozaury. I to się Wam spodobało. Tak, bardzo. To było naprawdę bardzo ciekawe, ze względu na to, że faktycznie jak wchodziliśmy na tory, nie były to takie surowe konstrukcje, jak zazwyczaj spotykamy się na zawodach, czy to w Polsce, czy za granicą, a tutaj jednak każdy tor to było jak takie przedstawienie teatralne, jak
taka jedna wielka scena. Naprawdę niektóre tory to były strzelanie w ogrodzie, właśnie tak jak mówię, tutaj gdzieś tory z makietami dinozaurów, tutaj tory nawiązujące do, z makietami nawiązujące do kultury tajskiej, tak? Do sportu, do Muay Thai, więc naprawdę było fajnie, było na czym zawiesić oko i też to były takie znaki rozpoznawcze tych torów, gdzie później jak oglądaliśmy filmy, czy porównywaliśmy swoje czasy, czy dyskutowaliśmy, jak przejść jakiś tor, to jak rzucaliśmy hasło Tor Maska, no to już było wiadomo, o co chodzi i każdy wiedział, o którym torze mówimy, a nie tylko właśnie taki suchy stage numer, nie wiem, przykładowo 10. Chyba mamy mało czasu w tym programie, żeby wszystko mówić, bo widzę, że dobrze, trzeba Maśkowi teraz dać dojść do głosu z tego powodu, że czym są Polacy w porównaniu z innymi? Za chwilę Natalia powie o drużynie amerykańskiej na przykład, ale my zjawiamy się tam jako nie faworyci, na pewno nie pojechać tam jako faworyci, bo są zespoły, drużyny, reprezentacje krajów, które mają o wiele lepsze warunki, by przygotować się do takich prestiżowych zawodów. No zdecydowanie tak. To znaczy, no gdzieś tam może byliśmy delikatnie wymieniani jako, nie jako faworyci, ale jako drużyna, która może tak, która może coś dobrego osiągnąć. No faktycznie są drużyny, no tak jakby wspomniane wcześniej, Stany Zjednoczone, gdzie mają no super warunki do trenowania. Oni, wiadomo jak jest z dostępnością broni w Stanach i tak dalej, więc na pewno oni mają bardziej ułatwioną sprawy z treningami. Są też drużyny, które no, mają większych sponsorów, które mają płacone, że tak powiem, za to normalnie pieniądze, gotówkę i mogą to sobie też przeznaczyć na jakieś fajniejsze treningi. No my jesteśmy, no taka trochę walka Dawida z Goliatem, także no, ale to zwycięstwo wtedy lepiej smakuje, czy jakieś wygrane poszczególne stage, czy zdobycie medalu, no wtedy no, ma, że tak powiem, lepszy smak. Ciekawą rzeczą jest teraz taktyczne podejście do tego tematu, jakim jest zdobycie srebrnego medalu. Ta taktyka polegała na tym, że niektóre konkurencje odpuszczałaś i Maciej również. Powiedz, że to jest suma punktów. Jak się zdobywa taki drużynowy medal? To jest suma punktów i suma czasu, tak de facto, jak i każdy z uczestników tak, tej drużyny zdobywa w przeciągu tych 30 torów, czyli te 5 dni musimy naprawdę równo walczyć, naprawdę równo motywować drużynę, mimo tego, że de facto gdzieś w rywalizacji indywidualnej jesteśmy dla siebie rywalkami, konkurentkami, natomiast gdzieś w tej rywalizacji drużynowej musimy stawić czoło i opracowywać razem strategię torów, strategię przejścia tych torów, żeby zrobić to jak najszybciej, jak najcelniej. Kto decydował, kapitan? Waszej zespołu? Waszej drużyny? Tak, myślę, że w naszych drużynach to poszczególne dni, to każdy dzień miał samozwańczego kapitana, nie mieliśmy wyłonionego żadnego lidera. Wiadomo, że gdzieś jak ktoś ma słabszy dzień, no nie będzie przewodził w tym dniu całej drużynie, tak? Raczej on wymaga tego wsparcia, czasami wymagał tego, żeby czy którykolwiek z zawodników, żeby zostawić go z boku, żeby dać mu czas do przemyślenia. Natomiast niektórzy po prostu potrzebowali takiego słownego wsparcia, gdzieś pomocy przy przejściu toru, czy ktoś miał jakiś plan, więc my tym wszystkim tak de facto się dzieliłyśmy, tak jak i chłopaki. Wiadomo, że każdy ma inne predyspozycje, więc każdy troszeczkę może inaczej ten tor przejść. Ja jestem leworęczna, więc w ogóle w miejscach, gdzie była taka możliwość, wszystko zaczynałam, gdzie większość zawodników zaczynała z lewej strony, ja zaczynałam z prawej strony, bo było mi po prostu gdzieś tam łatwiej manewrować tą bronią. Natomiast tutaj już dochodząc do odpowiedzi na to pytanie, to tak de facto ten medal jest pracą tych 4 osób przez te 5 dni, nie pomijając żadnej sekundy, żadnego strzału, bo tak naprawdę każdy strzał i każda sekunda tutaj była na wagę akurat nie złota, srebra, z czego jesteśmy też niesamowicie dumni, bo tak jak wcześniej wspomnieliśmy, konkurencja była bardzo ciężka. Jeśli chodzi o nasze złoto, to... Daj przykład Amerykanek. Tak, dokładnie. Tutaj złoto wywalczyły Amerykanki, które faktycznie, no gdzieś tam dla nich to jest poniekąd sport narodowy, tak jak Maciek wspomniał. Oni, to jest dla nich praca. De facto nasza jedna z głównych rywalek. To jest dla Oni trenują na strzelnicy, która kosztuje 30
milionów, tak powiedzieliście. Dolarów, zgadza się. A nasza strzelnica trochę mniej płocka. Tak. No to... Ale jak widać, można też u nas się wyćwiczyć. Właśnie, i to jest piękne, i to jest najpiękniejsze. To znaczy, strzelectwo dynamiczne jest o tyle ciekawe, że to nie jest takie po prostu strzelanie, jakby się może w większości wydawało. To jest suma tego, trzeba strzelić jak najcelniej i jak najszybciej. My mieliśmy taką strategię na niektóre tory, że były cele, które można było pominąć, ale zyskać na czasie. Amerykanie na przykład strzelali praktycznie wszystkie cele, ale czas im się wydłużał. A my przez swój spryt, można, że tak powiedzieć, taktyka i kalkulacje, tak naprawdę siadaliśmy potem z kalkulatorem i liczyliśmy mniej więcej, jaki można średnio osiągnąć czas, gdzie można urwać, gdzie może czegoś nie strzelić, i przez to zyskiwaliśmy tor za torem, małe skrobaliśmy punkciki. Dobrze, gratulacje jeszcze raz. Już nie będę wracał do tego, bo tutaj cały czas jest ta wielka radość i ta duma, że mamy w Polsce pod flagą biało-czerwoną tak cenne, tak prestiżowe, tak cudowne medale z mistrzostwa strzelania dynamicznego. Macie teraz tobie. Zadam jedno pytanie i proszę o kilka odpowiedzi. Po pierwsze, jak wspomniałaś o organizatorach, na początku życzyli walki ze sobą, pokonywania trudności. Maciek, ty pokonałeś, miałeś słaby dzień, nie powiem, że popadłeś w depresję, ale w małą frustrację. Opowiedz o tym, bo to jest pierwszy temat. I drugi temat, naboje, które zamówiliście, nie były tej jakości, to był jeden minus. A po trzecie, bardzo cię proszę, tylko zrób to w telegraficznym skrócie, o swoim zespole, swojej drużynie i swoim brązowym medalu. Więc tak, zaczynając po kolei, no faktycznie, dla mnie to była duża huśtawka emocjonalna, to znaczy strzelaliśmy 5 dni, więc to było dosyć długo czasu, jak na takie, tego typu zawody. Natomiast przez pierwsze 2 dni, no nie szło nam tak, jakbyśmy chcieli. Drużynowo byliśmy na 6. miejscu, chociaż tych drużyn było 24, jeśli się nie mylę, więc to i tak nie był zły wynik, no ale spodziewaliśmy się czegoś lepszego. Potem po 2 dniach już troszeczkę się zebraliśmy do kupy i od razu wskoczyliśmy na 2. miejsce, więc to już było takie strzelanie na naszym poziomie. No ale no to może troszeczkę nas zjadła trema. To były pierwsze tego typu wielkie zawody. Tak jak Natalia mówiła, ceremonia otwarcia wywarła na nas wrażenie. Już zobaczyliśmy, jak to wygląda na miejscu i no, potrzebowaliśmy 2 dni, żeby się zebrać w sobie i wejść na właściwe tory. Jeśli chodzi o amunicję dostępną na zawodach, to też to było takie troszeczkę rozbijające, bo no, potrzebujemy tej amunicji dosyć sporo. Na linie lotnicze pozwalają nam zabrać tylko 5 kg amunicji, a tak naprawdę potrzebujemy tej amunicji 100 kg, bo tam około 1000 sztuk. Więc naprawdę dosyć sporo. Dostaliśmy amunicję troszeczkę inną niż zamawialiśmy. No też gdzieś to z tyłu głowy mieliśmy, że to jest troszeczkę inne strzelanie niż tutaj robiliśmy w domu, bo trzeba brać inną, większą poprawkę na no-shooty, cele dalekie. Ten śród był troszeczkę drobniejszy. My strzelamy z troszeczkę większego śrutu, który ma większą moc, że tak powiem. I to nam troszeczkę robiło różnicę, ale no jakoś też nad tym zapanowaliśmy. Jeśli chodzi o drużynę, tak, strzelało nas 4 chłopaków. Ja, Przemek Marcela, który jest z południa, Marcin Nowak, który też jest z południa, i Piotr Kalbarczyk, który jest z Warszawy, tutaj z klubu ZKS Warszawa. No i w 4 nam się udało wywalczyć ten zacny tytuł 2 wicemistrzów świata. Jeśli mogę coś dodać odnośnie chłopaków drużyny, tak pokrótce, bo no wiadomo, Maciek brzmi bardzo, bardzo skromnie, natomiast dla mnie oni byli naprawdę czarnym koniem wyścigów. Ze względu na to, nie wiedzieliśmy jak się mierzyć z drużyną ze Stanów, z Brazylii. To byli zawodnicy, których nie znamy. Natomiast naprawdę w Europie chłopaki prezentują super poziom, ze względu na to, że wszyscy strzelają równo. Tam, jeśli chodzi o nasze zawody w Polsce czy w Europie, oni się mieszają na tym podium. Natomiast zawsze gdzieś to jest procent, setne procent różnicy między nimi, więc no, my tutaj mocno trzymaliśmy kciuki z boku, patrząc jak strzelają, ale wierzyliśmy, że w ich przypadku ten medal uda się ustrzelać. Amerykanów udało nam się pokonać. Macie już cenne, bezcenne doświadczenie, które wam się przyda na kolejnych mistrzostwach świata, które odbędą się, i tego wam życzę, bo konkurencja już teraz będzie bardzo mocna, będą chcieli w kraju was pokonać, bo przecież przyjeżdżają medaliści mistrzostw świata, no tak coś, tak mi się wydaje. Tak, w sporcie bywa. No ale kolejne mistrzostwa w Grecji za 2 lata. Tak, zgadza się. Już gdzieś tam powoli zaczynamy o tym myśleć. Ciężka praca. Ona poparta jest osobami, które was wspierają, bo to nie jest tak, że sami idziecie. Kto ma taki bardzo malutki, taki 1/1000 albo 1/100 udziału w tym medalu?
To znaczy, no mają tutaj, no przede wszystkim klub sportowy Grot Płot, który jest u nas na Norbertańskiej, z którym zaczynaliśmy, że tak powiem, całą współpracę. Fabryka amunicji Fampionki, która nas sponsoruje, Urząd Miasta Płocka oczywiście, który też nas dofinansował w tym wyjeździe. Akcesoria do czyszczenia broni, rifle CX, strzelnica Marinino pod Warszawą, na której też możemy trenować dodatkowo, jeśli chcemy. Także to są takie, to są nasi przyjaciele, że tak powiem, którzy nas wspierają w tej walce. No ja dziękuję wam za przybycie do studia. Krótko, ale umówmy się na kolejny odcinek, kolejny temat o Mistrzostwach Świata, bo ten medal będzie nam przez 2 lata towarzyszył i ogromną radość nam sprawiał. I trzymamy kciuki. A ja tak naprawdę się cieszę, że byliśmy z wami w drodze do tych medali. Od samego początku. Przed wyjazdem, w trakcie i po przyjeździe z Tajlandii. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Natalia Bożko, Maciej Bożko, a ja państwa zapraszam na kolejny program Na Szlakach Sportu.